Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej. I zaczynamy dzisiejszy wypad oto w tym miejscu. Dzisiaj wspólnie ze mną jest kolega Rafał. Siema, znacie z wędkarskich wypadów. I wspólnie dzisiaj ogarniemy temat i pozbieramy nasze grzybki. Więc zapraszam na najnowszy film oto z dzisiejszego wypadu. Późno, bo późno, ale po pracy. Tak Rafał mówi, lepiej późno niż wcale. Na tą chwilę jest godzina 15:24, wtorek 8 września 2020. Rafałku, poczekaj, bo ja wziąłem wejście, prezentacja, a już nosem czuję grzybka, więc poczekaj. Poczekaj, bo ja już czuję. Ja to mówię, nawijam i od razu czuję. I oto pierwszy grzybuś dzisiejszego wypadu. Na rozpoczęcie wszyscy razem. Więc tak mówię. Niech żyje nam! Tak to jak jest, pytę! Okej, więc zapraszam na najnowszy film. Szybko po pracy. Mamy kilka godzin na zbieraniu grzybków, więc zostańcie ze mną. I ma być pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy bajecznie. Jestem całkiem w innym lesie. Pierwszy raz w życiu w tym lesie jestem, naprawdę w tej miejscowości. No i zobaczymy, czy uda mi się coś fajnego trafić. Ale jak to się lasu nie zna, to nie wiadomo jak chodzić, ale zobaczymy. 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 Jest pięknie. Jest. Borowiczek. Kolejny. I mamy trzy sztuki. Tak mówię, nowy las, więc szału może nie być, ale to zawsze jakieś nowe miejscówki na moim filmie. Więc zbieramy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem wam, że to jest inny całkiem las niż ten mój. I zobaczcie, inny kolor nawet grzybów, prawusków. Całkiem inny las niż te, co ostatnio dla was nakręciłem filmy z nich dla was. I nie wiem jak chodzić, ale po prostu słabo! No. Więc tutaj mamy krótki czas na zbieranie grzybów, ale widzę, że w tym lesie szału nie będzie, drodzy państwo, ale zobaczymy. No to widzisz, twój las, twoje grzyby. No, a u mnie cztery sztuki. A u Rafała, no, już dojechał. Ale tak mówię, jego las, jego grzyby. Ja jestem zaproszony, więc dla towarzystwa. I zbieramy. Zobaczymy, co będzie dalej. Już chwila. Tu mam dwa borowiki. Czyli jeden i tu drugi. I tu drugi, ale tak mówię, te borowiki są inne. Widzicie, jak ubarwione. Ale dwie sztuki to dwie sztuki. Chodzimy tak z 20 minut, ale powiem wam, że szału nie ma. Jeszcze nie natrafiliśmy na coś konkretnego. 2, 4, 6, 7 sztuk. 7 sztuk. Las ładny, ale jak to mówię, nie każdym lesie są grzybki. Nie, mały, malutki, jedna sztuka. Jedna sztuka. Więc idziemy, szukamy, zobaczmy. Jesteśmy sami w tym lesie. Ale
cisza, spokój, z dala od ulicy, od samochodów przejeżdżających. Rafała miejsce i chcemy zobaczyć teraz, czy to Rafałowe miejsce, na które zostałem dzisiaj po pracy zaproszony, wypali, ale na razie widzę, że coś mi się to cienko wydaje. Ale zawsze to nowe miejsce na moich filmach. Przez codziennie nie zbierał setkami, dziesiątkami, setkami, więc co jakiś czas trzeba nakręcić film z lasu, z innych miejsc niż te moje ostatnie, które wam pokazywałem. To były trzy różne ostatnie wypady, różne lasy. I tak mówię, w nie każdym lesie grzyby są. Szukamy. Próbuję coś konkretnego trafić, napotkać, tak aby cieszyło oczy. Ale nic. Rafał prosił mnie, żeby zbierać jakieś grzybki. To mamy tutaj grzybki, których nie zabieram, więc pójdą dla Rafała. Zdrowy, bo zdrowy. On sobie tam je już odpowiednio przygotuje. Już idę! Więc tniemy maślaczki. Zbieramy to, co jest. Tak, aby podzielić się z kolegą. On maślaczki lubi. Ty bierzesz je, nie? Tak, dlatego, że ja sobie do sosiku robię i to jest dla mnie bardzo cenny towar. Towar. To jest tak zwany maślak żółty bodajże. Bo to nie jest ten typowy maślak. No, ale bo na niej sitaki też mówią różnie. Nie, sitak to masz, to sitaka to masz. O, to jest typowy sitak, nie? Chociaż tak. Ale to już jest maślak, tak. Maślaków jest dużo odmian, to wiesz. Ten żółty jakiś tam, on jest bardzo słaby, on jest taki typowy. No i dlatego zbieram dla ciebie. Nie musisz dziękować. Wystarczy, że mi nowe klapki kupisz, bo dobrze. Zobacz jaki piękny, zobacz. Ale zobaczcie, jak ja się wybrałem. W klapkach, szybko po pracy, nawet nie zdążyłem. Na szybkiego. No. To już pomalutku szukam, ale wiesz, ktoś musi też nagrać jakiś materiał, a nagrywanie filmów i zbieranie grzybów w szybki sposób, jak jest mało czasu, to też nie zawsze z sobą to daje radę. Więc Rafał je zbiera, a ja sobie dzisiaj grzyby odpuszczę i pozwiedzam jego las. I zobaczymy, co wyjdzie dalej. Tak jak mówię, jego las, jego grzyby, a ja jestem tylko gościnnie, tak aby nakręcić film z dzisiejszego szybkiego wypadu po pracy. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co będzie dalej na moim filmie. Inne zbieranie, inaczej rosną, inaczej je nawet widać. Ciężko widać, je na cienie świecą, tak na moich filmach, czy z niedzieli, czy z poniedziałku. Dzisiaj jest wtorek, to jeden dzień różnicy, a zobaczcie, całkiem inne zbieranie. I nawet ich nie widać. Nie widać, tak jakby dopiero się miały tutaj pokazać. Ale nie ma, jak dla mnie. Chodzimy, no idę! Chodzimy 20 minut. Jest pięknie, ładnie, zieleniutko, ale pusto. Pusto, Rafał coś tam przyzwyczajony do takiego zbierania. Lecz nie ja. Wie gdzie wejść, co jaga się, tak jak rzepsiego ogona, pilnuje go, tak aby z buta do Kielc nie zasuwać, bo jest bardzo daleko od Kielc, więc dlatego taki spacer po lesie. No i ogarnięcie miejscówki, chcę zobaczyć, co jak rośnie mniej więcej. No i dlatego ten wypad film,
Ale widzicie, nic, nic. Tu powinno stać pełno grzybów. Ale nic jak dla mnie nie ma. Zobaczcie. Ładny. Rafał się tam drze. Ładny, bo ładny. Zwróćcie uwagę, ale tylko jeden. Bardzo pojedyncze sztuki. Bardzo. Sztuka to sztuka. Tu ktoś był wycięty. I nic poza tym. Oj, nie wypał. Dla mnie nie wypał. Ale tak to jest, jak się lasu nie zna. I po prostu ma się zmęczone klapki. To ciężko po lesie chodzić z tym wszystkim, ale zbieramy i zobaczymy, co będzie dalej. Sztuka, idziemy. Z tego wygląda tak, jakby dopiero miały się tu pokazać te grzybki i wszystko na to wskazuje, mi się wydaje. Bo nie ma dużych, nie ma dużych, same rzadko, bo rzadko, ale pyrtki, tak widzicie, i szału dzisiaj nie będzie, ale zbieramy, szukamy, no i zobaczymy, co i jak. Tak, na razie w lesie nie ma śmieci od ludzi, po ludziach zostawionych śmieci nie ma, ale jest na razie tu bezgrzybnie. Ten las jeszcze chyba prawdopodobnie nie wypalił i albo będą tu później grzyby, albo w ogóle, ale mówię, bez grzybie. Na razie bez grzybie. Idę! Jest tak, że jak natrafię na jakieś miejsce, to wszystko jest akurat cięte. Zobaczcie. Widzicie, cięte grzyby. Cięte grzyby, gdzie natrafię, gdzie nie pójdę, to cięte grzyby są. Dla mnie totalny niewypał. Jestem! Totalny niewypał. No ale już nakręcę dla was jakiś materiał z tego nowego lasu. Tak mówię, nie mój las, nie moje grzyby, więc Rafała las, Rafała grzyby, szału nie ma, ale Rafał pierwszy raz w tym roku jest na grzybach i jest prawdopodobnie jak w niebie, a dla mnie jakaś to nowy las, odskocznia od tych moich grzybowych szaleństw, które wam pokazywałem na ostatnich filmach. Więc pusto, pusto, wszędzie pusto, a tylko jeden dzień różnicy niż wczoraj. A gdzie natrafię, to wszystko jest cięte. I nic poza tym. Krow w lesie fajnie, ale bez grzybie. Pusto, a tam gdzie też powinny być grzyby, są powycinane. Może nie wszędzie, niedużo. Ale pusto, pusto. Dlatego jest tak, jest. O, tu jest ładny. Widzicie, nawet czasu nie ma obierać grzybków. Zobaczcie, jak ubarwione, że aż ciężko je widać. Zaraz je obczyszczę i mamy 4 sztuki. Zobaczymy. Dokładnie, czy
duszy nie ma więcej. Tu to dopiero będą, dopiero się zaczną tutaj grzybki. No ale szukamy to, co jest. Nawet mi się czyścić nie chce. Ale zaraz je jakoś obskrobimy. No i szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. Może nie moich, no ale myślę, że może się z nimi kiedyś zaprzyjaźnię i mnie mile ugoszczą grzybki w swoim nowym lesie. Zabiję się zaraz o te klapki, zobaczcie. Szlak by to trafił, ale szybko, szybko zagadałem się z tym Rafałem i w końcu nie wziąłem gumowców. Rafał myślał, był przekonany, że wziąłem, a ja w klapkach, które jeszcze na dodatek rozwaliłem. No ale żuczek, sztuka jakaś, sam łeb. I tak to się prezentuje. Szału nie ma, szału nie ma. Dlatego mówię, że jestem tylko towarzyszem dzisiaj Rafałowi przy grzybobraniu. Ciężko się chodzi w rozwalonych klapkach i na dodatek zaraz się zrobi ciemno. I powtórzę raz jeszcze. Nie mój las, nie moje grzyby, ale grzyby nie są najważniejsze. Chciałem zobaczyć Rafała miejscówkę, więc zobaczyłem i wyciągnąłem takie wnioski, że tutaj jeszcze nie ma grzybów. Dopiero się zaczną lub ewentualnie już się skończyły. I gdzie nie pójdę, tam napotykam już cięte grzyby. Dwie sztuki. I tu mamy kolejną sztukę. Tak będę rozglądał się mniej więcej, czy nie ma więcej, i przy okazji sobie zjem bułeczkę. Więc szału nie ma. Taki wypad. No i zobaczymy. Więc szukamy dalej. Nabiję trzy sztuki i zjem sobie bułeczkę. Więc drodzy widzowie, zostańcie dalej ze mną i zobaczymy na koniec, co uda się trafić. Więc smacznego i widzimy się po krótkiej przerwie. Znów powycinane, a ludzi nikogo nie ma. Zobaczcie, jak pięknie. Ale i grzybów nie ma. A jak już trafię, to wszystko wycięte. Wszystko powycinane, co natrafię. I dlatego tak chodzę, chodzę i chcę trafić jakieś miejsce, co będą stały te borowiki, ale czy mi się uda, nie wiem, nie wiem, dlatego że już jest mało czasu i niedługo będzie się ściemniać, a daleko odeszliśmy od samochodu, więc będziemy musieli się wracać. O, ludzi słychać. Powiem wam, że jest słabiutko. I jeszcze jedno, nie ma to jak na pyzowych, swojskich lesie. Tam, gdzie już praktycznie zęby zjadłem chodząc. I wiem, gdzie mniej więcej co jak jest, kiedy jest, a tutaj
jest bardzo słabo, ale chodzimy i zobaczymy. Boże kochany, się te trapki pozabijamy. Ok, dobrze, drodzy Państwo, że na początku filmu nie narzuciłem sobie celu w osiągnięciu dzisiaj wyniku na grzybach, bo by była po prostu tragedia. Tragedia, a tak to kilka grzybków jest. Tu mamy się złotka po kanapkach, kilka borowików jest. To tak, gra w karty, wejście mam, na pierwsze rozdanie jest, tylko po prostu już nie ma na lepszą zagrywkę, podbicie puli, sprawdzenie, bo nie ma czym się chwalić. Więc pomału dreptam sobie. Jestem! Pilnuję się koleżki i zobaczymy, co tutaj się dzieje, ale tam same psioki widzę. Nic fajnego. Ok. Tak mówię. Wejście jest, pierwsze rozdanie, ale nie ma czym przebić, czym zamknąć, czymś podbić. Ta gra w karty tylko starczyło na wejście i pierwsze rozdanie. Chociaż teraz coś się może ruszy. Pierwsze grzyby, które trafiłem w stadzie. Zobaczcie. Takich nie biorę, ale Rafał może przytuli. No i te piękne. Zobaczcie. Ja, ale dla mnie i tak tragedia. Tragedia z dzisiejszego wypadu. Pomimo, że chociaż pierwszy raz teraz co znalazłem te sztuki. Ale jak to się mówi, totalna tragedia. Ale ten jest piękny gwóźdź programu. No i szukamy dalej. A temu zrobimy, drodzy Państwo, foteczkę, bo jest fajny. Z rozwalonymi klapkami, ale mamy sztukę, dwie, trzy, dlatego nie pilnuję się Rafała. Chodzę po swojemu i jest pytkę. No! No i kapci trochę, tak aby zapełnić koszyk. W tych klapkach rozerwanych dalej morduje się, ale trudno. Ok! Trzy sztuki tylko, ale jakoś dajemy radę. Oj. Jak to się mówi, sztuka to sztuka.
tam dalej. O, ludzi słychać. Okej. Mamy podgrzybki. I szukamy dalej naszych leśnych przyjaciół. On do góry nogami rósł. Borowik, który rósł do góry głową. Głowa była w dół, tylko noga wystawała, więc wyrwałem go tak, aby nie gniło już. I w miarę nawet jest, ale dla mnie próchno. Tam są. Szukamy mniejszych. Tu są te kolczaki. Ale w końcu Rafał nie chce kolczaków. To tylko widzę tego jednego prawuska, który rósł do góry nogami. Zobaczcie, jaka cisza. Słonko jeszcze wysoko, ale niedługo będziemy musieli wracać, bo będzie ciemno. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, szału nie ma, ale jakieś tam borowiki są. U siebie bym takich dużych nie zbierał, ale kolega chce na suszenie, to więc czemu nie? I tak to leci. Oczywiście z tym, że Rafał ma więcej, bo to jego las, jego miejscówki. A ja tak morduję się w tych klapkach. O. I zobaczcie, tu powalony, a tutaj piękny borowik. Sztuka. Mamy kolejnego grubaska. I tutaj jeszcze jednego. Chociaż tyle, że co jakiś czas natrafią na jakieś borowiki z nie swojego miejsca, ale cieszą. Jest kolejny prawusek. Sztuka. I tak to leci. Wiecie, co zauważyłem? Że chodzę tym lasem, tymi kszorami, patykami. Klapki jeszcze trzymają się na ostatnim kawałku. I powiem wam, że normalnie u siebie, albo jakbym znał tu las mniej więcej, jak gdzie co rośnie, jakie drzewa, to zmieniłbym już. Bo w tym, co teraz chodzę, to sporadycznie praktycznie nie ma, więc warto by zmienić ten las. Tylko nie wiem, gdzie tu iść, jak iść, dlatego tak chodzę i się morduję. Morduję się, a tu nic nie ma. Od razu wiadomo, że tu nic nie ma, trzeba by iść gdzieś w liściasty las,
gdzie dużo liści leży i tam trafiłoby się sztuki. Tak, tutaj! A tak to morduje się. No ale coś się dzieje. Coś się dzieje. I te duże kapcie uratowały mi skórę, bo już trochę jakoś to wygląda. Ale na sztuki to jest tragedia. Tragedia jako na sztuki, na zbierane u mnie, to jest tragedia. No ale widzicie, od podstaw pokazuje co ja, kontuzja. Zapomniałem wziąć z tego, bo Rafał pod pracę przyjechał po mnie samochodem, więc szybko do domu. Włożyłem tylko bluzę, wziąłem kamerę, koszyk. Żona mi kanapki wzięła i zapomniałem o butach. O butach na zmianę i dlatego jest tak, jest. No ale trafiają się tak teraz. Czyli mamy podgrzybki. Podgrzybek. Podgrzybka, który jest robaczywy. Podgrzybka! Co? Nic! Ano tak, widzicie jak to jest. I mamy tu borowika. No, nie myliłem się. Borowika, który jest akurat zdrowy. I podgrzybka, który jest robaczywy. I tu kolejny. Ale widzicie, podgrzybek, ten akurat jest zdrowy. I tu maluszek, który jest też zdrowy. To mamy borowika. I tylko jedną sztukę. A tu co mamy? Podgrzybki. Ok. Proszę. Podgrzybki. Śmigamy dalej. Nakręcę póki widno, bo nie wiadomo kiedy ja tam dojdę w tych klapkach. Bo tak dryptam już teraz, dryptam tak, żeby nie upaść. A tu kawał drogi przeszliśmy jednak. To więc tutaj zakończę. I jest tak, drodzy Państwo. Mam 54 sztuki samych borowików, trochę podgrzybków i 54 borowiki. Niektóre ładne. Jednego tam dużego kapcia pod spodem, którego dam Rafałowi, bo mówił, żeby kapcie zbierać, jak będą nierobaczywe, tylko całe, to duże grzyby zbierać akurat do suszenia. No i tak to się prezentuje. Tak! 54 sztuki. I pomału dryptam, póki jeszcze klapki całe, do samochodu, do wyjścia. I tak to leciało. Zobaczymy jeszcze godzinę. Jest godzina 17:23. 17:23, no i takie zbiory, ale szału nie ma, jak dla mnie nowy las, nowe wyzwania, ale szału nie ma w tym lesie, tak jak to było wczoraj, czy przedwczoraj na moim grzybobraniu, w moich lasach, więc drodzy Państwo, idę już do wyjścia i jak coś się jeszcze trafi, nagram. Tak, i teraz Rafał pokaże. I to Rafała dobytek, czyli
No, to akurat no do suszenia. Dokładnie, a tam też no i tutaj ma różne mieszane grzyby. No ale tak. Tak to się. No Rafał, powiem ci, nie, jak Boga kocham, to jest twój las. Ale ci powiem, że. No jak myślisz? Ty jesteś zadowolony dlatego, że jesteś pierwszy raz. Pierwszy raz jestem na grzybach. Jesteś zadowolony, a dla mnie to jest porażka. A ja już chyba szósty czy siódmy raz na grzybach. To dla mnie jest dzisiejsza w nowym miejscu porażka. Ale widzicie, drodzy Państwo, jest to co jest, ludzi jest bardzo trochę. Bardzo. I trafia się dużo grzybów po prostu jest. Naciętych. Naciętych. Dokładnie tak. I Rafałku, powiem ci, ja jedno miejsce miałem tylko co było 8, może 9, a tak to. Nie miałem takiego miejsca. Nie miałeś takiego miejsca? 4, 5 max. Max. No i drodzy Państwo, u mnie tylko 54 borowiki, u Rafała będzie więcej, znacznie więcej, ale widzicie, albo tu grzyby będą, albo już się tu skończyły. Może być i tak. Dużo ludzi jest i to jest to wynikiem. No, to dużo mówić. No ale Rafał, ja mam ale zobacz, dlaczego wczoraj, to... przedwczoraj i inne grzyby. Dlaczego nie ma dużych? Zauważ, że nie ma dużych. Tu parę nam się trafiło, jak ktoś nie był. A tu wszystko jest u mnie, to jest drobizna. Na marnowanie. Na marnatę. A no tak to leci. No to więc, drodzy Państwo, łyka weźmiemy i pomału kończymy. I zobaczymy po drodze jeszcze, może coś nagramy. I przy samochodzie jakaś scena, ale tylko dla... dorosłych. Więc zostańcie z nami i po krótkiej przerwie zapraszam na film. A kogoś zaprosiłeś, bo nie wiem. Dwoje to para, a troje to film dla dorosłych. Więc idziemy dalej. Pięknie. Tak mokro, ale tak cienko z tymi grzybami. Tutaj powinien stać jeden koło drugiego przy drodze. Jeden koło drugiego. Natrafiłem. Jeden koło drugiego, tak. No, zobaczcie, drodzy Państwo, jeden koło drugiego, jeden. Tu mały pyrtek, który urośnie, tych rośnie. No, a gdzie jest reszta? Tak mówię, natrafiłem wspólnie z widzami i powinien stać jeden koło drugiego. A tu nic nie ma, tylko jeden do marynaty i obok drugi, którego zostawiłem. I nic poza tym. Ani widu, ani słychu. Dlatego, że w tym lesie chyba nie ma jeszcze grzybów, albo już się skończyły. Ale las, lasowi nierówny, tak mówię, w nie każdym lesie jest. W tych moich co ostatnie filmy grzyby są, więc dlatego tam jeździłem, tam kręciłem filmy. Nabiję sztuczkę dla Was, a teraz gościnnie u kolegi. Rafał zadowolony jest, bo pierwszy raz w tym roku. To zawsze tam coś grzybków będzie miał, ale nie ja, nie ja, dlatego że ja jestem, wiecie, w grzybach wybredny, więc dzisiaj to tylko towarzyszem jestem przy tym leśnym grzybobraniu, ale jest cudnie, pięknie, po prostu bajecznie. Wszędzie cięte, no ale jak cięte, tak jak mówię, może widelec, może gdzieś jakiś będzie, jest. Tak mówię, wszędzie cięty. Tak, tu jestem. Więc tu jest prawusek. I akurat zdrowy. Sztuka. I co tu jeszcze mamy cięte? Zobaczymy, czy dokładnie ktoś wyzbierał. Tu jest maluszek. I tu robaczywy. Ok. Tu jest. To mamy jeszcze dwa maluszki. No i wszędzie cięte. Cięte. Ale obskoczymy i zobaczymy. Tu był ktoś, przegapił. Trzy sztuki. Ale tak mówię. Wszystko cięte.
żeby tylko kontuzji nie złapać. Cały czas mi klapki spadają, ale coś z daleka tu widzę. Co tu mamy? Ktoś siął cięty i tyle zachodu, a tu cięty. Idziemy dalej szukając, wychodząc z lasu i jedziemy. Jedziemy do domu na odpoczynek. Pięknie jest z tym, że dla mnie nie ma grzybów. Okej. Idziemy. Tu są takie, jeden maluszek jest, ale zostawimy go. Niech rośnie. I znów tylko jeden. Przynajmniej jednego widzę. Ale wstanę, rozejrzę się. Mamy drugiego. Ale to wszystko. 1 kwietnia zbierałem takie maluszki, ale po prostu w większych ilościach. Chyba że tu dopiero grzyby będą, kto wie. Tu jest kolejny. To mamy jednak 3 sztuki. I tu mamy jeszcze. Marynaty szukamy. Dobrze, drodzy widzowie, kończę już, więc dziękuję wszystkim, drodzy Państwo, za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, za to, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i na złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą śledzić mój kanał na bieżąco, czy to z lasu, czy z nad wody. I tak to leciało. Sztuk 67, bo drogę słychać, samochody. 67 moich. Szału nie ma, ale tak na tą chwilę wyglądają te grzybki. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję jeszcze raz i do następnego. Siema Pyza wraz z Rafałem, który się pożegna z Wami przy samochodzie. Jak ładnie, jak powalone. Dobra, czekamy na Rafała. Jeszcze film będę musiał nakręcić na bosaka, na grzybach. Widzicie, przez klapki, które jeszcze się urwały, zepsuły, naderwały. Dużo czasu straciłem, dużo, po prostu wolniej chodziłem, nie wszędzie wlazłem tam, gdzie bym chciał. Po prostu dużo czasu przez nie straciłem, więc dlatego tak dryptam. Dryptam i dryptam. I dlatego też jest wynikiem tego, że mam mniej grzybków. No ale nie na zero. Kosz cieszy, nowe miejsce. No i najważniejsze, że wspólny wypad wczoraj z Karolem, którego serdecznie pozdrawiam, i jego rodzinę. Syna, jego żonę Urszulę, pozdrowienia dla Was. No i dzisiaj wypad
z Rafałem, który jeszcze tam dubie, bo nie może się chłopak nacieszyć, bo to jego pierwszy wypad w tym roku. Tak, ja praktycznie już kończę, można powiedzieć, grzybowranie, to on dopiero zaczyna. Okej, ludzi się nawołuje, nie wiem skąd te ludzie z dziupli, z dziur, z nor powychodzili, bo aż tyle ich, bardzo dużo, bardzo. Myślałem na początku, nie było samochodów, że tu nie ma ludzi, a tu się jednak myliłem. Okej, idziemy, idziemy, idziemy. Nic tu, nic. Tu co mamy? Nic. Nie ma prawusków. Nogi mnie strasznie bolą od tych klapek, od tego lasu. No i jeszcze jestem po pracy. Pracę mam stojącą. 8 godzin stoję w pracy stojąco. Więc nogi mnie trochę bardzo bolą. A tu bezpośrednio do lasu. Po tyrce. No ale wypad kolejny zaliczony. Niestety, a jednak zaliczony. Bardziej w prawo, bardziej w lewo. Rafał kieruje tam z tyłu nawigację. Bardziej w prawo, bardziej w lewo. A ja sobie truptam. Truptam. I truptam. Okej. Bardzo są różnorodne grzyby. Tak, widzę właśnie. To nie jest tylko prawdziwkowy. Jak ktoś chce na sosi, tak, tak. Na nie tylko grzybową przytuszenie tak. Zamarnować, to po prostu jeszcze takich małych parę tutaj znalazłem. No. Jest co suszyć, jest co marnować i jest co na sosi grać. Praktycznie można, wiesz, od różnych i pod grzybek. Ja 67 mam samych borowików. No, pod grzybek masz i ceglasty jest normalnie. Tak. I proszę bardzo, i nawet te sitaki, maślaki, prawda? Tak. Co tam jeszcze tu widziałem? Prawdziwki to wiadomo, co, nie? Więc i jest tak, o tyle. U mnie, zobacz, małe pod spodem. No. No nawet, wiesz, nawet, ale... Wiesz, przez klapki dużo czasu straciłem, bo nie wszędzie weszłem, Rafał. Zgadza się, no chłopie, no. No ale widzisz, lasu, no. tak mnie dzisiaj zakołowałeś, że tak było. Jak się w klapkach do lasu wchodzi. Ale ja byłem tak dzisiaj. Wiesz co to znaczy? Ale ja dzisiaj byłem tak tobą zauroczony. Z babą w windzie i nic. Ale tak tobą byłem zauroczony, że przyjechałeś pod pracę pięknym, czyszczącym samochodem, że aż butów nie wziąłem. Tak, no jeszcze powiedz to w ogóle. Głowę straciłem, Rafałku. Więc drodzy widzowie, no tak to leciało. Rafał, jesteś zadowolony? Tak. Tak, tak. I zupka. No wiesz. Już masz przesył. No tak. No to tak jak całe życie z jedną kobietą. No ale wiesz, jak się kocha, to się kocha, nie? No. Dobrze, zakończmy więc. Nie kontynuujmy dawny. Ja swoją, moja Iwonko kochana. I jedziemy do was.